Witam Państwa również już po raz szósty w dzisiejszym programie. Bardzo miło, że są Państwo z nami. Z nami jest już nasz ostatni gość, ale ostatni równie ciekawy, jeżeli nie ciekawszy, jeśli chodzi oczywiście o to, o czym będziemy rozmawiać. A będziemy rozmawiać, Szanowni Państwo, o Kontrapunkcie, czyli o festiwalu, który na pewno Państwo pamiętają, znają, słyszeli albo się wybierają. Z nami jest Pani dr Barbara Popiel, jedna z organizatorek z Teatru Lalek Pleciuga. Dzień dobry. Który jest organizatorem, ponieważ Kontrapunkt jest dużym festiwalem, prawda? Organizatorów jest sporo, również współorganizatorów tego festiwalu jest coraz więcej, bo festiwal Kontrapunkt się troszeczkę nam powiększa. Tak, jest to 51. edycja przeglądu teatrów małych form Kontrapunkt. Mamy już więc za sobą dobre pół wieku. Organizatorem jest Teatr Lalek Pleciuga, natomiast współorganizatorami jest Miasto Szczecin, Teatr Współczesny i Teatr Kana. No i oczywiście cały Kontrapunkt jest wspierany przez niemal wszystkie instytucje, jednostki kultury w Szczecinie. Czyli w Kontrapunkt, jak już mówiliśmy, w zeszłym roku świętowaliśmy jubileusz. 50 lat, czyli taki już ten festiwal jest dosyć, można by powiedzieć, dorosły, bardzo dorosły. To już nie jest osiemnastka, prawda, tylko to już jest nie, dobra jest 50-tka. To, jest to jeden z najstarszych festiwali teatralnych ale w Polsce. Ale liczymy na to, że tutaj jeszcze przynajmniej, to co najmniej, to 50 to jeszcze mało, prawda? Tutaj jeszcze tak wiele, wiele dobrych edycji, ale my się skupiamy na tej 51. Co na 51. edycji festiwalu Kontrapunkt? Ponieważ Kontrapunkt jest tak naprawdę festiwalem sztuki, możemy się spodziewać nie tylko samych spektakli, ale także różnych wydarzeń towarzyszących. Oczywiście podstawą są spektakle konkursowe. Konkurs to jest to, co stanowi to clue festiwalowe, ale poza spektaklami konkursowymi są oczywiście spektakle pozakonkursowe, spektakl finałowy, spektakl plenerowy, który się odbywa w przestrzeni miejskiej, rozmaite imprezy towarzyszące. Przede wszystkim mały Kontrapunkt, który jest takim świętem teatralnym dla dzieci i on właściwie zaczyna cały festiwal Kontrapunkt. Poza tym takie imprezy towarzyszące jak Szczecińska Północ Teatrów, Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna, Noc Performerów, czyli to jest Szczecin wszystko, na Kontrapunkcie, Filharmonia na Kontrapunkcie. To są imprezy towarzyszące. Tak. Tak. Co w samym, Kontrapunkcie? W samym Kontrapunkcie będziemy mieć spektakle konkursowe i pozakonkursowe. Będziemy mieć Dzień Berliński po raz 10, czyli wyjazd do Berlina i możliwość obejrzenia tam na scenach berlińskich kilku spektakli. Będziemy mieć dyskusje, panel dyskusyjny oraz spotkania przez 3 dni w Brama Jazz Cafe po spektaklach. Będziemy mieć także promocję publikacji, kolejny tom Biblioteki Kontrapunktu i kilka zeszytów pamiętnika teatralnego. Będziemy mieć wystawę, ona odbędzie się, rozpoczęcie wystawy będzie miało miejsce jeszcze przed pierwszym spektaklem. To będzie wystawa plakatów, którą zorganizowano w 2015 roku z okazji jubileuszu 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce. Masa wydarzeń, tak. Masa różnych bardzo ciekawych wydarzeń, ale powiedzmy przede wszystkim, że Kontrapunkt jest konkursem. Tak. Czyli konkursem, no, jak to sama nazwa wskazuje, konkurs to znaczy, że ktoś w tym konkursie wygrywa. Będziemy mieć kilka spektakli z Polski, kilka spektakli z zagranicy, z Niemiec, Austrii, Anglii, Wielkiej Brytanii. One staną do konkursu. O wygranych będzie zdecydowało z jednej strony międzynarodowe jury, ale z drugiej strony widzowie, ponieważ ta nagroda Grand Prix, czyli wielka nagroda publiczności, to jest nagroda, którą przyznają widzowie. Czyli konkurs, jedną nagrodę przyznaje jury. Kilka nagród. Kilka nagród kilka przyznaje nagród. Jury, tak. Ale przy okazji jest, czyli ta publiczność też powinna przyjść, oglądać. Tak, oczywiście. Od samego początku istnienia festiwalu publiczność przyznawała swoją nagrodę, tę Grand Prix, tę nagrodę publiczności. Jeśli moglibyśmy powiedzieć, czy ten Kontrapunkt 51 będzie się czymś różnił? Ja rozumiem, że to jest sztuka, prawda? Czyli to jest coś, co pewnie z roku na rok się bardzo różni. Ale czy można powiedzieć, że będzie jednak miał jakieś punkty tak charakterystyczne, że warto by było już naszych widzów tutaj wprowadzić w tą tematykę? Tak, będą dwa spektakle, które są sprzedawane również poza konkursem. Przede wszystkim Maria Callas Masterclass. To jest spektakl z wielką rolą Krystyny Jandy, a co więcej, to nie jest ani pierwszy raz, kiedy Kontrapunkt gości Krystynę Jandę. Czyli przyjedzie Krystyna Janda po raz Janda kolejny. Tak, na Kontrapunkt. Natomiast sam spektakl pod tytułem wcześniej Maria Callas Lekcja Śpiewu był prezentowany w 1998 roku, tylko wtedy nie był spektaklem konkursowym. Ale jest to możliwość zobaczenia po pierwsze ponownie Krystyny Jandy w Szczecinie, a po drugie ponownie Krystyny Jandy w roli Marii Callas. To jest nowy spektakl z nowym bagażem doświadczeń, z nowym spojrzeniem.
A te prócz tego spektaklu? Będą jeszcze nieznośnie długie objęcia w reżyserii bardzo znanego rosyjskiego reżysera Iwana Wyrypajewa. Z rolami wystąpią m.in. Karolina Gruszka i Julia Wyszyńska. To jest także spektakl wart zobaczenia, wart tego, żeby szczecińska publiczność ujrzała Wyrypajewa. Tym bardziej, że to znów nie jest Wyrypajew po raz pierwszy. Kilka lat temu prezentowano spektakl Lipiec Wyrypajewa, również z Karoliną Gruszką, i publiczność była zachwycona. Kontrapunkt ma już swoje lata, tak jak mówiliśmy, czyli kontrapunkt na pewno się zmienia. Powiedzmy, jak publiczność teraz reaguje? Bo oczywiście pytając szczecinianina, czy zna kontrapunkt, myślę, że jeżeli nie każdy by wiedział dokładnie gdzie, to jednak coś by sobie tam skojarzył. Tak, na pewno skojarzyłby. Jak to się odbija wśród szczecinian? Szczecinianie znają kontrapunkt z różnych stron. Poza tą grupą, która wytrwale uczestniczy w pokazach konkursowych. Czyli macie takich stałych tam ludzi, którzy tam co roku przychodzą i... Tak, oni są taką grupą, która stale się pojawia, ale poza nią pojawiają się także nowe twarze, nowe osoby, które kupują karnety. Natomiast ci szczecinianie, którzy nie korzystają z karnetów, korzystają z tych wszystkich imprez towarzyszących, które także kojarzy się z kontrapunktem. Przede wszystkim na całą publiczność szczecińską nastawiony jest spektakl plenerowy. On także odbywa się już po raz kolejny, to już taka tradycja festiwalu. Spektakl plenerowy wychodzi w przestrzenie miejskiej. To jest w ogóle charakterystyczne dla kontrapunktu, to, że on obejmuje swoimi działaniami nie tylko te przestrzenie stricte teatralne, teatr Pleciuga, teatr współczesny, teatr Polski, teatr Kana, ale także przestrzenie nieteatralne i przestrzenie miejskie. W tym roku po raz kolejny pojawi się Teatr Anu ze spektaklem Owidz Traum, czyli Sen Owidiusza. To będzie spektakl oparty na metamorfozach Owidiusza, takie piękne, oniryczne widowisko. I ono po raz kolejny przyciągnie publiczność dorosłych, dzieci, młodzież do wejścia w przestrzeń Szczecina, ale w zupełnie inny sposób. Więc to jest taki spektakl, który się otwiera na wszystkich szczecinian i co więcej, on jest dostępny po bardzo atrakcyjnych cenach, bo te spektakle plenerowe mają bilety raptem za 2 zł. Natomiast rodzice szczecińscy na pewno doskonale kojarzą kontrapunkt dzięki małemu kontrapunktowi, no właśnie, czyli temu festiwalowi, takiemu właśnie świętu teatralnemu dla dzieci. To są 3 dni ze spektaklami w tym roku, ze spektaklami szczecińskimi i spektaklami przygotowanymi przez studentów Akademii Teatralnych, a także wydarzenie, które proponuje różnorodne warsztaty. Rodzice bardzo lubią w tym uczestniczyć, kolejki po bilety już są bardzo długie. I to jest takie święto, które przygotowuje małego widza do tego, żeby w przyszłości był w stanie, miał ochotę zmierzyć się z tą sztuką teatralną już dla dorosłych. I rozumiem, że festiwal Kontrapunkt jest nie tylko dla starszych, ale i dla młodszych, nie tylko dla tych, co przychodzą do samego teatru, ale również wychodzi w miasto. Tak, wychodzi w miasto. W tym roku zaprosimy również na tę wystawę plakatów, na 2 koncerty, na te różne spektakle, które odbywają się poza konkursem, poza karnetami, na to wszystko, co sprawia, że szczecinianin może uczestniczyć w Kontrapunkcie albo w całości, albo w poszczególnych wydarzeniach, które będą mu akurat bardziej pasować. Dla tych, którzy szczególnie lubią dyskutować o teatrze, o tym, co się zmienia, co się dzieje, dla tych przygotowaliśmy po raz kolejny spotkanie dyskusyjne. I to spotkanie dyskusyjne będzie miało podwójną formę. Przez 2 dni będziemy dyskutować w godzinach przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych w Teatrze Małym. To będzie spotkanie dyskusyjne przygotowane przez profesora Dariusza Kosińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ono nosi piękny tytuł Nowy Teatr Nieporozumienia. Natomiast przez 3 pierwsze dni będą się także odbywać spotkania wieczorne w Brama Jazz Café. One, tak samo jak to spotkanie w Teatrze Małym, jest otwarte dla wszystkich. Jest po to, żeby można podyskutować, wymienić się wrażeniami, zapytać, powiedzieć coś. Ono jest po to, żeby można było się podzielić tym, co w nas wywołuje kontrapunkt. Powiedzmy jeszcze, kiedy w ogóle będzie kontrapunkt i gdzie kupić bilety, albo gdzie w ogóle dowiadywać się o konkretny już ten szczegółowy program? Kontrapunkt zaczyna się małym kontrapunktem już 15 kwietnia i kończy się 24 kwietnia, więc to jest 10 wspaniałych dni teatralnych. Wszystkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej www.kontrapunkt.pl. A poza tym o wszystkie szczegóły można pytać w Biurze Obsługi Widzów w Teatrze Lalek Pleciuga. Adres, numer telefonu mamy podany na stronie internetowej. Czyli rozumiem, że spotykamy się dosyć wcześnie, także pewnie jeszcze trochę biletów jest. Jeszcze bilety są, natomiast
należy się nie zrażać, jeżeli okaże się, że na jakieś wydarzenie biletów nie ma. Ponieważ czasami jest tak, że ktoś nie będzie mógł przyjść, okaże się, że jeszcze są jakieś wolne miejsca, więc warto do ostatniej chwili pilnować, czy jeszcze coś się pojawi, jakieś dostępne miejsce, wtedy można wejść. Na tej zasadzie tłumy oczekują przed drzwiami i sprawdzają, czy jeszcze gdzieś jest miejsce i zwykle jakieś miejsce się pojawia. No oczywiście na te wydarzenia, które są bezpłatne, żadnych tutaj rezerwacji nie ma, po prostu przychodzimy. Tak, przychodzimy i cieszymy się. Przychodzimy i oglądamy, przychodzimy i cieszymy się. Jeszcze warto podkreślić, że w tym roku Kontrapunkt proponuje taki nowy element w postaci prezentacji spektakli zekranizowanych przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. To jest projekt Teatroteka i w ramach tego będziemy mogli zobaczyć również 4 spektakle nagrane. Dziękujemy pięknie, czyli po prostu no nic, tylko wchodzić na stronę, sprawdzać jak to dzwonić wygląda. Dzwonić do BOW-u, pytać o bilety. Pytać o te bilety, a nawet jeżeli tych biletów nie ma, to się nie zrażać, prawda, tylko spróbować mimo wszystko, może gdzieś ten bilet jeszcze będzie. Jeszcze prawda? Będzie. I oczywiście zawsze, jeżeli nawet nie uda się wyjść na któryś spektakl w teatrach, warto pójść w tę przestrzeń miejską i zobaczyć, no co tak, Teatr Anul zrobi z naszą szczecińską przestrzenią. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem była pani dr Barbara Popiel z Teatru Lekpyciuga. Ja również Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy program. Ja nazywam się Amadeusz Przespoleski. Było mi bardzo miło ten program z Państwem właśnie spędzić. Galaktyka Pomerania już w najbliższy piątek o godzinie 17. Ja spotkam się z Państwem w przyszłą środę, również o godzinie 17. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. A to był program Galaktyka Pomerania realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Dziękuję bardzo. Dobranoc, miłego wieczoru.